Witajcie wszyscy. Z tej strony kolejny raz Starkey. No a to i Darkest Dungeon. Więc cóż, na wstępie muszę wam powiedzieć, że od ostatniego odcinka zmieniło się tyle, że tam rozesłałem na odstresowania i inne tego typu sprawy bohaterów. Niestety też trochę zagalopowałem się z rozwijaniem wszystkiego, co mamy i proszę. Dzisiejsza pierwsza wyprawa właśnie będzie, powiedzmy, dosyć skromna, patrząc na ilość posiadanego przeze mnie złota. Dlatego też nie idziemy na farmę, żebym pokazał wam, jak działa Color of Madness. Nie idziemy na dziedziniec. Chociaż to i tak bym nie poszedł, powiem szczerze, gdyż... No właśnie, dziedziniec, czy tam ogólnie Crimson Curse, wprowadza specjalne zestawy, no, akcesoriów. Po dwa dla każdej klasy. I, no, nie ukrywając, nie chcę kompletować kapłanki. Początkowo wolałbym skompletować, no, kogoś innego. Ale kogo, w sumie sam nie wiem. Na przykład może Oprycha w sumie? Ta, Oprych ma w sumie bardzo potężne bonusy, więc może. No. Nie, spróbuję ci wam też pokazać. Jednak, no, akcesorium mnie nie zachęciło. A tutaj nie dosyć, że trochę portretów. Porządne akcesorium dla, no, Dismasa, bo bodajże... Tak, dobra. No bodajże chciałbym go budować pod broń dystansową. No portrety, czyli zawsze łatwiej z gildią. Trochę złota. No a dzisiaj też zobaczycie w akcji muszkieterkę i łamaczkę tarcz oraz, no, dwóch pozostałych. No oczywiście trochę mu z... O, proszę, proszę, jednak się zapomniałem. Dobrze, teraz to zauważyłem. Właśnie, mimo już lepszym zdolności, ich nauczyłem tego, co mieli posiadać. Ale oczywiście im nie ustawiłem, normalnie, brawo ja. Więc, no. Mam nadzieję, że teraz drużyna jest lepiej przygotowana. Co my tu w ogóle mamy? 4 do uniku. I szanse na ogłuszenie. A dobra, nie ma. Nie ma nic cennego, tak szczerze. Więc po prostu nie będę im obniżał statystyk kosztem niczego. Ruszamy po prostu. Więc cóż, dzisiejsza wyprawa ta będzie naprawdę dla mnie wyzwaniem. Nie będę mógł niczego otwierać, prawie ani nic. Tylko jedną ścianę otworzyć. No, wydam wszystko, co mam. A tamte błyskotki w sumie mogły się sprzedać, ale... No mam taki syndrom zbieracza, że nigdy nie wiadomo, kiedy coś będzie potrzebne. Aczkolwiek ja się nie obawiam tego, co nas tutaj czeka. Mam hienę cmentarną, już rozwiniętą w prawidłowy sposób. Pace out the halls of your lineage once familiar. Now, Orin. Tego nie zauważyłem, no ale dobra. Po pierwsze to, czyli ignorowanie odporności, potężne obrażenia. Niby trochę mniejsze niż są napisane tutaj, ale potężne. Dwóch, jeszcze szanse zwiększy na krwawienie. Kolejny rzut dosyć dobry, w szczególności jeśli wcześniej rzucę tym. Zatruwam potem tym, jeszcze Bob naznacza i nie ma szans, żeby ktokolwiek to przeżył. 90% cel. Ta gra mnie po prostu nie lubi. Ściana? Ściana. Nie, ale dobra. Pójdziemy tutaj, może znajdę łopaty przynajmniej. To ma największą szansę. No, oczywiście, że hiena. Tacy ludzie, którzy zajmują się okradaniem grobów, powinni chyba znać wszystkie systemy pułapek i innych rzeczy. A, no tak, znowu zjadł. No, nieźle. No, nieźle. Aha. A. Dobra, już wiem, czym to pominąłem. Nie no, musicie przyznać, dzisiaj dosyć pokojowo się ten loch wygenerował. W sumie, jedyne co, to będziemy musieli stoczyć 4 bitwy. Ewentualnie 5, jeśli tutaj jeszcze bym chciał podejść. A żeby nie było, chyba tam pójdziemy, gdyż no... O! Proszę, proszę. Jak to działało? A, okej. Okay. Zacznijmy może od tego. No i piękne właściwości... Łamaczki tarcz właśnie zostały zaprezentowane. Niech będzie tak. Nią się już nie trzeba przejmować. Więc po prostu... 5, 9, tutaj 3, 9, 3, 5, a tutaj... A, wybrałem niewłaściwie, nie ma znaczenia. 5, 9. Ale już też letem po prostu, bo
No bo tak. A, więc daje jeszcze bonus do celności. Tego nie zauważyłem. Ogólnie niestety łamaczki nie dałem rady rozwinąć. Na zdolności domyślne, gdyż nie było mnie stać już na to. O, proszę, proszę. Aż trzy. Nie no, jestem po prostu dumny z tego bopa. Jak nic, jestem po prostu z niego dumny. A i swoją drogą muszę wam też wszystkim podziękować tym razem już za... powiedzmy... nawet sporą ilość łapek w górę pod ostatnimi odcinkami. Przynajmniej jak na mój kanał. Po prostu jestem wam wdzięczny za to. Tak, trzymajcie. I muszę wam powiedzieć, że... nie spodziewam się aż takich rezultatów po... nawet kilkanaście wyświetleń pod odcinkami. Nie będę narzekał ani nic, ale... no, po prostu jestem wdzięczny wszystkim, którzy są skłonni oglądać te moje odcinki, gdyż no, jestem świadom, że nie mogę się równać z... no, z nieprawdziwymi youtuberami, bo ja tego się na razie rozwijam, próbuję, bawię. A takie, dajmy na to, chociażby PewDiePie to nieporównywalnie lepszy content ma ode mnie. Ale żeby nie było, nie oznacza to, że ja mam zamiar się poddać. Nie ma, nie ma. Tak łatwo się mnie nie pozbędziecie. To ma obrażenia. No cóż. W takim też wypadku nie będzie tak. No prawie, gdyby było 5, to bym już po prostu, no, zwyciężył. Jak będzie tam. No cóż. Mam drogą też miło by było, gdybyście powiedzieli, jak ten mikrofon, gdyż. No, najprościej w świecie dalej próbuję jakoś polepszyć jakość, usunąć te wszystkie mocne wydźwięki na głoskach syczących bądź takich jak B i P. Chociaż one to raczej nie są problemem. Bardziej S-ki i inne tego typu. To już umrze. To też umrze. Tylko że nie w ten sposób. A tutaj. No umrzyło. Po prostu umrzyło. Tak więc jeszcze dla upieczęciowania los tego. Daj mi powiedz, co się stało? Czemu ja tego nie zauważyłem? Nie no, brawa dla bopa. Bo nic co było, gościu się postarał. Tego się mnie się nie spodziewał, Bob. Jeśli to oglądasz, powiedz mi, co żeś zrobił ze swoim okultystą? Nie, serio, powiedz mi, co żeś zrobił, że twój akolita w końcu się posłuchał? Sam okultysta, nie akolita. Chociaż w sumie czym się to różni? W tym kontekście, w sumie tym, że okultysta jest tylko tym, kto bada i w ogóle tym się zajmuje, jakimś naukowcem, przynajmniej z tego, co mi wiadomo. A w przypadku, gdyby to był jakiś akolita, to raczej byłby... powiedzmy, zamieszany w to wszystko i ogólnie sam też zajmuje się tym wszystkim w kontekście... no nie negatywnym, byłbym moim oponentem prawdopodobnie. Czyby to miała być pierwsza dzisiejsza bitwa bezstratna? Tak. Wrogowie nawet nie zdążyli nic zrobić. Pieniądze. To było ofensywne bodajże. Tak, dobrze pamiętam. Nie no, brawo ja. Brawo, ja normalnie widzę pułapkę, ale nie rozbrajam. Sześćdziesiąt, pięćdziesiąt i... 60. Nie no, jak nic. Hieny cmentarne. Czy tam... grobowi złodzieje. Jak to można byłoby przetłumaczyć dosłownie z oryginału? Są jak nic po prostu najlepszymi rozbraczami pułapek wszechczasów. Dobra, teraz jaką mamy sytuację? Nieciekawie, ale może się uda pozbyć jego już teraz. Jest naprawdę groźny. Więc cóż. Zrobimy to tak. No i po oponencie.
tych dwóch w ten sposób. I może nawet uda się wygrać bez jakichś większych... Czybym miał nową mistrzynię uników? No bo tak niestety wszystko wskazuje, czym na szczęście. No ogólnie po prostu mistrzynię uników, jak nic, cechwia unika. On już nie groźny, no ale wykończ go, żeby jeszcze się nie okazało, że jakieś problemy będą. Dziab. No i poproblemowo, po prostu zwycięstwo. No nieźle, nieźle. Możliwe, że nawet moje kruche zapasy złota zostaną odbudowane. Oczywiście nie spodziewa się nie wiadomo czego, gdyż... No bądź co bądź... To jest krótka wyprawa. A ja też nie mam, powiedzmy, wszystkiego, co jest potrzebne do zbierania porządnego złota. Przecież wszystko, co jest potrzebne do zbierania porządnego złota, czytajcie, antykwariuszki. Mogą nie ruszać tych książek. No i teraz już po mnie, bo jest całkowita ciemność, a ja przychodzę na bitwę. Moim jedyną nadzieją na zwycięstwo w tym wszystkim to jest już chyba tylko osłabianie tych tamtych. I przyciągnięcie choć jednego w przód. Au, nawet dobrego przyciągnęłem. Prawda, uciekł z powrotem, ale... No, ale przynajmniej udało mi się zablokować jego strzał. Ten niestety strzeli, ale... Tylko za 8. Podkreślam, tylko. Po co oni potrafią? No cóż. Właśnie coś tego typu, tylko że u nich to idzie w 20 od razu. I proszę, druga. Trzecia podróż. I mamy pierwsze wrota śmierci. Nieźle, nieźle. Teraz tylko modlić się, żeby... Bob był przed kimkolwiek z nich. I aby nie okazał się taki pomocny jak zawsze. Muszę wam przyznać naprawdę, coś się z nim stało nie tak. Nie leczy za zero. Nie powoduje krwawienia, kiedy ktoś jest na wrotach śmierci i w ogóle. No cóż, ile to ma? Trzy, dobra. Tym cię trzeba przejmować. Ten ma ochronę, więc ten będzie lepszym celem dla... No i to najlepiej tak, bo nie ma nic lepszego po prostu niż przemieszać. I tutaj mamy trzy. On już jest niegroźny, dobra ten. Że nie, ten miał większą szybkość. No brawo, brawo! Naprawdę się zrekompensowałeś, panie Bob. W ogóle te, którzy nie wiedzą, bo tak widzą napis Bob i w ogóle... Oryginalny pseudonim tego gościa to Bobowski, no ale... Jakbyś tak wszyscy wołałem na niego Bob, więc no... Więc to jest Bob. Zobaczmy. No bo jakby inaczej, nie można niczego dać, nie. O, pułapkę ktoś zostawi. Jak miło. Ktoś mówi, że czeka mnie tutaj naprawdę nieprzyjemna podróż. Chociaż... Pokoje są puste. Nie powinno tu też być żadnych nieprzyjemności, więc... Kto wie, może nawet uda się w pełnym składzie powrócić. Niech spróbuję. Proszę, proszę. Nieźle. To się bardzo, co prawda, Bobowi przydało, gdyż on tak jest potężny przeciwko naturalnym jako okultysta. No ale... Każdy to może skorzystać. Co my tu mamy? Może jakieś coś poza pochodnią? Marszyt. Może być. Wow. To był? No interesujące, jak nic. No i mam już to, co przybyłem tak głównie, poza portretami, czy tam to były dekety, czy portrety.
Nie, portrety, tak. Więc zobaczmy, co my tutaj mamy. Chociaż to z pochodnią też nie jest problem. Bo nie... She has paid dearly for her freedom. That deserves better than this place. Właśnie. O tym mówiłem. Wcześniej czy później i tak by nas czekało spotkanie z nią. Nie będę może nic mówił jakoś na ten temat. Wezmę ją. Jeśli okaże się, że nie mam tu nikogo lepszego, to ją zwolnię. Chociaż może... Nie będę to musiał, tego musiał robić. Koszary. Potrzebuję jeszcze dwa. Niech będzie tak. Word is traveling. Ambition is stirring in distant cities. We can use this. At home in wild places, she is a stalwart survivor and a strict instructor. No więc cóż, tutaj to wszystko jest związane z biegłościami obozowymi, czyli coś, co się pojawia tylko na średnich i długich wyprawach, czego jeszcze nie zobaczycie w tym odcinku. Oraz no... Tutaj można właśnie leczyć postacie z chorób, z różnych rzeczy. Jego na pewno muszę tutaj odesłać, nie ma przebacz. Więc no... Jako, że odcinek jest jeszcze dosyć krótki, to... Spróbowałbym szczerze. Niezłe. Niezłe. Ale nie. A, odblokowało się już narowisko i zatoka. Nie. Może... A tutaj co mamy? Dobra, idziemy do zatoki. Miałoby trochę inaczej, ale... No, gra mnie najprościej w świecie zachęciła. Tylko, że zatoka nie jest najprzyjemniejszym miejscem, dlatego też... Przydałoby się ogarnąć jakąś drużynę porządniejszą. Niestety nie posiadam jej, więc będę musiał zadowolić się tym, co mam. Nie, się nie wierzę. No cóż, moja drużyna może nie będzie najlepsza, dużo lekarzy, mało czegokolwiek innego. Ale może by się coś udało, chociaż... Tutaj bitwy, a tutaj też bitwy. No trudno. No zobaczymy, jak wyjdzie. Będzie źle, to najwyżej po prostu umrzemy. Tym razem muszę chociaż jedno to wziąć. Zobaczcie, dlaczego dwie łopaty. A nie, dobra, jedną łopatę, bo już tu mamy. 8 pochodni. No w sumie jeden klucz może. To też może się przydać to. No i wyruszamy. Chyba, że mam w końcu jakieś błyskotki sensowne. Nope. Raczej nie posiadam niczego takiego. Chociaż... O nie, mam coś, co jakkolwiek może się przydać. Zawsze będzie miała chociaż trochę większe szanse na ogłuszenie wrogów. I w ogóle w sumie tak jeszcze zanim wyruszymy, to może przydałoby się właśnie ulepszyć jej możliwości ogłuszeniowe. No w sumie to nie jest drogie, to i też ulepszymy, co? Nie, Jezu, nie! Jesus, nie chcę nekromanta. Czemu to się zresetowało? A zresztą nie wiem. Dobra, jeszcze raz na szybkość to weźmie. No i ruszamy. Może tym razem będzie ciekawiej niż moja ostatnia pierwsza przygoda w zatoce. Gdyż, no, najprościej mówiąc, ostatnio byłem w zatoce jeszcze prywatnie, jak tam sobie sprawdzałem, widzieliście zresztą tam chyba w pierwszym odcinku mój zapis czterodniowy, to... These salt-soaked caverns are teeming with pelagic nightmares. They must be flushed out. No i zapomniałem, że pierwsze zawsze jest najkrótsze, z najkrótsze. Więc cóż, no mój błąd. Nadrealny, jak fajnie.
Zaraz. Nie, dobra, rzucam dwóch, szybciej się ich pozbędziemy przynajmniej. I tego jednego po prostu ogłuszyć. The match is struck. A blazing star is born. Jak mówiłem, drużyna może dzisiaj jest tym razem nastawiona na defensywę, na leczenie i w ogóle. No, nie tylko taki, bo powinien sobie radzić dosyć nieźle z naturalnymi. A taki po nim, jeszcze. Chociaż sporo tam było niewielkie wsparcie, no ale. Dziesięć. Dobra, spróbujemy. I oczywiście musiał pokazać wszystko, co o tym uważa. Czyli, że nie masz szans. No ale, mimo tego, że nie mam szans, to jak widać. Nie, naprawdę, to jest jakaś królowa uników. Jeśli ktokolwiek się ze mną nie zgadza, to prosiłbym o wyjaśnienie dlaczego. Ale jak nic, ona zasługuje na miano królowej uników. Przydało się w swoją drogą wyciszyć myszkę. Żeby nie było, nie wiem jak to zrobić, ale... No chociażby nawet wczoraj. Powiedzmy sobie szczerze, jak próbowałem robić live'a czy coś, to... Bo strasznie głównie rozchwytywana przez wszystko. Do tej pory nie wiem czemu, ale muszę jakoś ją umieć wyciszyć w końcu. Swoją drogą, dzisiejszy odcinek może być trochę długi z powodu tego, że zdecydowałem się na dwie wyprawy. No ale... Kto wie, może to i lepiej. Ostatnio miał 12 minut, więc no w sumie miła rekompensata po takim króciutkim dostać coś porządniejszego. Swoją drogą po tej wyprawie może będę miał nareszcie na tyle farta, żeby zdobyć flagranty. Ciekawe, czy to coś też zabiera, czy bardziej tylko po prostu aktywuje. Coś nie ukrywam, nie pamiętam jak działał. Super normalnie, super. A najgorsze jest to, że mam tylko jedne zioła lecznicze, więc nie mogę ich zmarnować niestety na to. Jeśli się okaże, że niby czym przyłaziłem przez to wszystko i tylko ostatni pokój miał bitwę. Jak nic. No ale przydało się cokolwiek zyskać na tym. No jak na razie zarobki są nijakie. Jedno co to herby, których i tak mam pełno. Chociaż one w sensie przydatne do ulepszenia wszystkiego, więc kto wie, może jeszcze kiedyś będę się cieszył, że ich tak nagromadziłem. Nie no, lepiej to nie mogli tego zrobić, po prostu. Mimo ich osłabień i tak się przejmę szybciej? Nie no, jak pech to pech po prostu. Jak nic, musisz uciec. Ja nie mogę sobie pozwolić na kolejny brak akcji. Po prostu... Choć nie, lepsze będą akcje następne z drugiej linii. Więc niestety. W sumie byłoby też dobrze radzić sobie z unikaniem. Nie, dobra, jednego trzeba ogłuszyć jak nic. W sumie od tego ona tu jest. Widzę, nie ma statusu? A może to nie miało żadnych statusów? No nieistotne, dobra. Uderzaj tymi swoimi mackami, bo... Teraz jest tych dwóch... Tak, może być. Nieźle, nieźle. A mogłem po prostu na nich nawrzeszczeć i byłoby lepiej pewnie. Nie no, ale przynajmniej ogłuszę kolejnego. No i Bob dostał. No i to się nazywa porządny atak. Za to właśnie lubię hienę. Chociaż nie powinien na nie mówić hienę, no... Za to lubię tą klasę.
Dużo bardziej mi pasuje szczerze określenie angielskie grave robber niż hiena cmentarna, no ale... No niestety. Jestem przyzwyczajony do mówienia wszystkiego po polskiemu, więc... No to i też zacząć po polskiemu. Nie no, ale tego złodziejka grobów, tak sobie będzie lepiej określać, jest moją ulubioną klasą, jak nic. Uniwersalna, przydatna wszędzie. No mogło być lepiej, ale no, zawsze coś. Przynajmniej nie będę mógł zawsze sprzedać, jak będę potrzebował gotówki pilnie. No. No nie. Zaczynają się. 10 na zarazem, ma 14 życia. Szlak. Myślałem, że po prostu się uda. Ja muszę go... Uwierzcie, muszę go unicestwić, zanim on będzie miał swoją pierwszą rundę. Czy drugą bodajże, maksymalnie. Nie pamiętam, jak to było. Może nawet się uda. Uwaga, uwaga, wielka chwila. Udało się! Naprawdę, no nieprzyjemny oponent. Także no, jeśli ktokolwiek będzie kiedyś w tą grę grał, radzę ich unicestwić od razu. Jeśli znacie grę, to wiecie dlaczego, jeśli nie znacie, to... No, uwierzcie mi na słowo. Lepiej się nie kłócicie z tym. W sumie szaman już też jest martwy teraz, tylko ta dwójka została. Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście. No ale oczywiście, Discord musi mi działać, chociaż go wyciszyłem. Tak, wybaczcie za wszelkie niedogodności. Następnym razem się poprawię, nie będę już takich hałasów po prostu przepuszczał i w ogóle. A tak. 33% ochrony. Jeden z najbardziej wkurzających wrogów jak nic. Ale na szczęście mamy osoby takie jak chociażby nasza właśnie kradziejka, które mają kill-offa, który przebija wszystkie pancerze. Chociaż żeby nie było od przebijania pancerzy, tutaj są i tak bardziej właśnie... No, shield breaker, czyli no, łamaczki tarcz. One jak nic po prostu... Numer jeden w tej kwestii. Chociaż żeby nie było, inni też potrafią coś tam osiągnąć dzięki temu. Zaraz zabiję tyle, natomiast kill-offem. Nie no, ten jeden raz rzucę tymi zatrutymi rzutkami, bo jednak trucizna jest... No bądź co bądź chociaż odrobinę skuteczniejsza, moim zdaniem. Niż jednorazowe obrażenie. I wielka chwila, czy uda się ugłuszyć po raz drugi? No nieźle. Normalnie coś czuję, że ta wyprawa no, jest pod znaku jakiegoś farta. Nie wiem, czy teraz jest na kończyna, czy coś w tym stylu. A teraz kill-offem po prostu go ubi. Miałaś go ubić. No cóż. Dziękuję bardzo, już po prostu wygraliśmy. No, teraz po prostu pokazał klaskę. Kolejny akcesorium. No, kto by pomyślał, że tego będzie tak dużo? O, nawet łopata okazała się przydatna. Another misfortune. Super. Nie no, bardziej stęsknionej bitwy się chyba nie dało mieć. Celność, krytyk, przybycie z garda, tutaj uniki obrażenia stresu. Nie no, dawaj nam tego buffa, może okazać się po prostu zbawienny. Stres się już niebezpiecznie zbliża do swoich limitów. Tak więc no... Jego się pozbyć, czy...
tej dwójki. Dobra, niech będzie jego. I się udało. No nie. Teraz to mogą być problemy. No i właśnie o tym mówiłem. Tym razem nie wiem, czy mam aż takiego farta, na jakiego można było liczyć, no ale zobaczymy. Teraz nawet nie będę myślał co i jak, po prostu muszę to zwyciężyć w jakikolwiek sposób. Tak więc no. Jeśli się jego unieruchomi, powinno być pozytywnie, czy on jest najgroźniejszy z nich wszystkich. Spróbuj, może będzie krytyk. No i nie ma krytyka. No dalej, kilofem dziada. Ty to niestety nie mogłeś nic zrobić. No i teraz już po prostu dziękuję. Stresu nie będzie. Ale są jeszcze te problemy. No teraz. Dobra, lepiej teraz tym się zająć, bo tego raczej nie ogłuszę. Wow! 9 unikło i tak uniknął. Ja no, jestem pod wrażeniem. Dzięki, Bob. Przynajmniej raz mnie nie zawiodłeś w kwestii obrażeń. Z tego co pamiętam, te muszle były dosyć ciekawe, jeśli się posiadało pewną postać. Można było dosyć dziwną interakcję z nimi zrobić, która nie pamiętam czy dała jakieś bonusy czy skarby, ale pamiętam, że albo to, albo to. Wow. Jakoś ta drużyna się trzyma, mimo powiedzmy... Dobra, wiem, że nie będzie więcej... bitew, więc idziemy dopóki nie znajdę jakiejś jednej ściany albo czegoś. 600 złota. Mogło być lepiej. No więc co, idziemy po prostu do tej ściany, a potem już kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. W sumie, czemu ja zmieniłem postać? O nie, pułapka. No jasne. Te pułapki są niegroźne, jeśli je tylko zauważam. I rozbroję przed czasem, a nie jak kiedyś. Ciągle super. The requirements of survival cannot be met on an empty stomach. Mogą jednak się nie ryzykować. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Teraz przez moją głupotę trochę więcej stresu. Mają, ale i tak powinni przeżyć. I proszę. Pierwszy chyba akcesoriusz, z którego będę korzystał, tak? Szczerze, prawdziwie, całkowicie. Same herby. Same herby. Po prostu. A nie! Jeszcze akty własności. Nieźle, nieźle. No i oczywiście cechy pewnie. To już naprawdę jest trochę dziwne, patrząc na to, jaką posiada klasę. Może być. Whatever. Super. Może być. No także cóż. Już znowu długi. No i mamy flagranta. He bears the burden of a thousand lifetimes. Proszę. Fajne. No może być. I to. Te wspaniałe, potężne zdolności po prostu. Krwawienie tak potężne, że po prostu rozkrwawi każdego, nawet nieumarłego. There is power in the blood for those with the fortitude to pay the price. Zobaczmy tylko na zakończenie, kogo my tu mamy. Proszę, proszę, kolejny flagelant. Jednak wiecie co, nie rekrutuję nikogo. Udało się wybudować finansowo i w ogóle
Moim zdaniem odcinek jak najbardziej udany, więc cóż, jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No, do zobaczenia już w następnych odcinkach z Darkest Dungeon oraz innych gier. Hej!